Witam ponownie w świecie mormońskim. Cieszę się, że ponownie bierzemy się, spotykamy. Ja będę oczywiście wdzięczny, jeżeli pojawią się lajki pod tym filmem i jeżeli wyślecie do znajomych, którzy się interesują mormonizmem, tak, żeby oni zasubskrybowali ten kanał, bo jest to kanał, który posiada najwięcej tak naprawdę filmów z zakresu mormonizmu, zwłaszcza filmów merytorycznie. Dzisiaj chciałem zająć się czymś takim jak błogosławieństwa patriarchalne, które niby rzekomo są gwiazdą do naśladowania. W ogóle trudno jest uwierzyć w upadłym świecie i w ogóle jest żyć w upadłym świecie. Trudno jest podejmować pewne decyzje życiowe, ponieważ tak naprawdę żyjemy w takiej kulturze nieograniczonych możliwości. Bardzo często nawet też myślimy, że gdyby tylko w ogóle znało się przyszłość, no to wiedziałbym po prostu, co robić. Oczywiście mormonizm odpowiada swoim członkom albo dostarcza swoim członkom odpowiedzi na te pytania, bo dzięki wyświęconemu patriarsze Palika w kościele w Świętych Dniach Ostatnich, każdy mormon może poznać swoją przyszłość. No i chciałbym, żebyśmy rozważyli taki przykład z życia wzięty, bo w 1962 roku dwaj utalentowani synowie, Olive i George Osmonda, bardzo dobrze śpiewali w kościele, no, odnosili troszkę sukcesów. No i dla tych braci Osmond pojawiła się taka pewna okazja, aby pojawić się w telewizji krajowej, ale Olive nie czuł się, można by powiedzieć, zbyt komfortowo z tym pomysłem. No i tak naprawdę być może czułby się, szczerze mówiąc, czułaby się, bo to Olive była kobietą. Olive i George Osmonda mieli tych dwóch synów. Troszkę się zamotałem. Więc jeden z tych synów nazywał się Alan, a drugi Wayne. Więc Olive powiedziała do swojego męża, że ona nie czuje się z tym tematem zbyt komfortowo. Czułaby się być może lepiej, gdyby jeszcze kilka jej dzieci otrzymało właśnie takie błogosławieństwa patriarchalne. Tak więc Alan, który miał 12 lat, i Wayne, który miał 10, poszli otrzymać właśnie swoje błogosławieństwo. Olive zresztą potem relacjonowała, że wrócili do domu, zaczęli pakować walizki, wyczuli w ogóle znaczenie, ponieważ tego błogosławieństwa patriarchalnego, powiedziano im no niesamowite rzeczy, dosyć ekscytujące, które rzekomo się potem spełniły. No i w tym efekcie właśnie Olive jakoś starała się temu podporządkować. No i oczywiście od bardzo takich wczesnych momentów historii Kościoła Świętych Dniach Ostatnich mormoni mieli wiele możliwości otrzymania właśnie tych błogosławieństw patriarchalnych. Między innymi prezydent Thomas Monson wyjaśnił kiedyś, że błogosławieństwo patriarchalne to objawienie dla odbiorcy, a nawet taka, można by powiedzieć, biała linia na środku drogi, aby chronić, inspirować, motywować do działania, do prawości. W ogóle to błogosławieństwo patriarchalne dosłownie zawierało rozdziały, tak jakby twojej księgi o wiecznych możliwościach. Było takim niejako paszportem do pokoju w naszym życiu, takim światłem niczym Liachona, która prowadziła nas, szczerze mówiąc, przez życie. No, oczywiście typowe mormońskie błogosławieństwo patriarchalne mówi odbiorcy o trzech rzeczach: o jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jeśli więc chodzi o przeszłość, patriarcha deklaruje rodowód odbiorcy w domu Izraela i może powiedzieć mormonowi, z którego plemienia z 12 pokoleń Izraela on się wywodzi. No to też jest śmieszne, bo prawda ogólnie jest taka, że no, szczerze mówiąc, absolutnie nie wszyscy pochodzą i wywodzą się w ogóle od Żydów, żeby mieć połączenie z tymi plemionami, ale dobra, mormoni twierdzą, że jest to możliwe. No okej, tak to przyjmijmy. Jeśli chodzi natomiast o teraźniejszość, to patriarcha zazwyczaj deklaruje, że odbiorca ma tak naprawdę dobrych rodziców, dodaje jeszcze, że jest silny, utalentowany, wierny. No i w końcu patriarcha mówi mormonom, co ich czeka. Oświadczenia mogą obejmować takie rzeczy, jak przykładowo przyszła służba misjonarska w Kościele Świętych Dniach Ostatnich, koleż, małżeństwo w świątyni, wysokie powołania kościelne, przykładowo na jakieś stanowiska w kościele, przybranie dzieci, czy też moc kapłańska, która będzie rosnąć, czy wyniesienie, endowment, no różnie to może być. Różne rzeczy mogą na człowieka czekać. Oczywiście patriarcha Świętych Dniach Ostatnich może również udzielać takiej instrukcji w ramach błogosławieństwa, na przykład Święty w Dniach Ostatnich z Nashville w stanie Tennessee otrzymał w swoim błogosławieństwie patriarchalnym
z 1991 roku takie słowa, że Pan uczynił z Was potężną katedrę, ale wielkość tej katedry będzie zależeć od siły fundamentu i od Waszej misji. Ten fundament zostanie ustanowiony, dlatego róbcie, czyńcie i jeszcze raz czyńcie i róbcie. No, oczywiście inna przykładowo święta w dniach ostatnich w Kalifornii otrzymała radę poprzez swoje błogosławieństwo, żeby poświęcić troszkę czasu, aby uświadomić sobie piękno ziemi wokół siebie, rośliny, kwiaty, piękne rzeczy, które posiadamy, abyśmy doskonale dopoznali, żebyśmy mogli tak naprawdę w pełni stać się Bogiem. No w ogóle Mormoni bardzo poważnie traktują swoje błogosławieństwa patriarchalne i dokonują naprawdę życiowych wyborów w oparciu o to, co obiecuje im to błogosławieństwo. Przede wszystkim, chwileczkę, przede wszystkim uczy się ich, aby traktowali swoje błogosławieństwo patriarchalne jako tak jakby osobiste pismo święte, które należy czytać, studiować, polegać na nim jak tylko na mocy w naszym życiu, jakby to błogosławieństwo patriarchalne było niejako, można by powiedzieć, kotwicą, która będzie nas chronić. Oczywiście, chociaż obietnice dane w błogosławieństwach patriarchalnych mogą być wzmacniające, każdy mormon doskonale wie, że jeśli nie jest wierny, nie może liczyć na to, że te błogosławieństwa w ogóle się w jakimś stopniu wypełnią. Oczywiście w przypadku wspomnianych przeze mnie braci na początku, którzy mieli talent muzyczny, którzy ciężko pracowali, oni zdobyli światowe uznanie i zasłużyli na to, co teraz w ogóle uważają za spełnienie obiecanych błogosławieństw, no ale nie wszystkie błogosławieństwa patriarchalne w kościele nadają się do, w ogóle do spełnienia. Mormoni, którzy przykładowo dostają jakąś zagwozdkę, co mają robić, no to pozostają w kropce, bo niektóre po prostu są nierealne do stworzenia. Szczerze mówiąc, żeby zrozumieć błogosławieństwo patriarchalne, to trzeba mieć świadomość o istnieniu trzech takich wyjaśnień, bo pierwsze opiera się w ogóle na godności i poświęceniu odbiorcy, bo jeśli błogosławieństwo nie spełni się, może to być spowodowane tym, że Mormon nie pracował wystarczająco ciężko lub nie był wystarczająco wierny, aby na to zasłużyć. No, delikatnie powiem, jest to tak jak z horoskopem. Horoskopy ogólnie to mógłbym nawet, myślę, że i ja pisać, bo bym zrobił taki horoskop w postaci, że w tym tygodniu spotka cię wspaniałe szczęście, spotkasz wspaniałego człowieka, ale musisz uważać, żeby go nie stracić. No i teraz, jeżeli ktoś spotka wspaniałego człowieka, powie, horoskop się spełnił. Jeśli nie spotka, powie, kurde, co ja takiego zrobiłem, że po prostu tego człowieka straciłem i że go nie widziałem. Więc no, to pierwsza właśnie wyjaśnienie mniej więcej tak funkcjonuje. Oczywiście, jeśli Mormon jest wierny, ale nadal nie widzi obiecanego błogosławieństwa, pojawia się oczywiście drugie wyjaśnienie, bo przypomina się Mormonom coś takiego, że zawsze należy pamiętać, że realizacja złożonych obietnic może przyjść w tym lub w przyszłym życiu. Ludzie czasami się potykali, ponieważ obiecane błogosławieństwa nie pojawiały się w tym życiu, ale należy pamiętać, że jeżeli teraz to ci się nie spełniło, to jak umrzesz, to w drugim życiu ci się na pewno spełni. No i trzecim, czy się spełni, to już się przekonamy, a raczej ten, który umarł, to już nam nie powie o tym, tak mam nadzieję. Więc w każdym razie to błogosławieństwo patriarchalne jest ok, nie? Natomiast trzecim sposobem, w jakim Mormoni uczą się radzić sobie z tymi właśnie niespełnionymi błogosławieństwami, jest stosowanie takiej szeroko subiektywnej interpretacji tego, co w rzeczywistości pociąga za sobą obiecane błogosławieństwo. Między innymi apostoł na świętych dniach ostatnich Jakub Faust powiedział o błogosławieństwie patriarchalnym swojego ojca, że w swoim błogosławieństwie powiedziano mu, że jest pobłogosławiony wieloma pięknymi córkami. On i moja matka zostali rodzicami pięciu synów. Nie urodziły mu się żadne córki, tak? No ale w jaki sposób wyjaśniał to właśnie pan Faust? No, wyjaśniał to w ten sposób, że przecież ci synowie poślubili kobiety, które zostały synowymi jego ojca, czyli miał tak jakby córki, bo one mówiły mamo, tato, a oni mogli mówić jak do córek. Oni z kolei rodzili dzieci, w których niektóre były dziewczętami, a te dziewczęta stawały się tak naprawdę wnuczkami. No, zawsze można sobie jakoś to, nazwijmy to, wyjaśnić. Ale wracając jeszcze raz do tej pierwszej historii właśnie Osmonda, chociaż w ogóle tych braci dwóch, ich błogosławieństwa patriarchalne wydawały się być konkretne, prawdziwe i prorocze, to tak naprawdę nie były, no bo okoliczności były już w toku, zanim to błogosławieństwo otrzymano. Jeśli ktoś przyjdzie, kto jest sławny,
i mu się powie, będziesz sławny, no to tak naprawdę nic mu się nie powie, bo on już de facto jest sławny. To jest tak zwane objawienie vaticinium ex eventu. Bardzo często takie objawienie tak naprawdę wykorzystywał fałszywie Joseph Smith. No przykładowo, jeśli ktoś zajrzy do mojej publikacji, którą tutaj widzicie, tam jest powiedziane, że była informacja wydana w Nowym Jorku. On był przykładowo w Chicago. Teoretycznie, oczywiście daję jako przykład miasta, on był gdzieś indziej. No i, ale chodzi tylko, żeby zrozumieć sens. No i jeden z jego apostołów z Nowego Jorku przywiózł gazetę, w której było coś opisane. W związku z tym Joseph Smith po prostu powiedział, że ma takie objawienie, jakie było w tej gazecie z Nowego Jorku. Na 3 dni później to wydarzenie dotarło do mieszkańców, załóżmy, Chicago, tak? Albo do stanu Illinois na przykład, nie? No i w związku z tym Joseph Smith jest jednym wielkim prorokiem. No guzik z pętelką, on po prostu coś wiedział, czego inni nie wiedzieli, to po prostu powiedział i tak to przeszedł. To jest właśnie to vaticinium ex eventum. Oczywiście, jak już wcześniej wspominałem, prezydent Monson wskazał, że błogosławieństwo patriarchalne ma na celu tak naprawdę motywowanie Kościoła w świętych dniach ostatnich. Osiąga to bardzo dobrze. No i oczywiście nic dziwnego, bo zaś tak naprawdę za pośrednictwem mężczyzny, który w ogóle twierdzi, że przemawia w imieniu Boga, mormoni otrzymują obietnicę udanego i szczęśliwego, satysfakcjonującego życia zarówno na ziemi, jak i przez całą wieczność, o ile naturalnie oni pozostaną wiernymi członkami tego kościoła. Taki jeden z byłych mormonów podsumował swoje własne doświadczenia z tym błogosławieństwem patriarchalnym mniej więcej w ten sposób, że z perspektywy czasu rozpoznaję teraz w moim błogosławieństwie patriarchalnym potężne i uwodzicielskie odwołanie się do dumy, która była całkowicie ukryta przede mną w tamtym czasie. Byłem zbyt oszołomiony winem mojego własnego potencjału. Jedną z jego kluczowych koncepcji jest osobiste upoważnienie, moc, aby wznieść się wysoko w porządku kapłaństwa, moc do zorganizowania własnego życia wiecznego, moc, aby przywrócić moje ciało do nieśmiertelności, aby być uwielbionym, aby otrzymać moje dziedzictwo wszystkich błogosławieństw obiecanych wiernym, moc, aby wytrwać do końca. Natomiast osoba i łaska Jezusa Chrystusa rzucają się w oczy pod ich nieobecność. Nie ma śladu, nie ma tu śladu niezasłużonej łaski, tylko dary mocy zależne od mojej godności. Między innymi taki cytat można przeczytać w dziele Redforda Welcome All Wonders. Oczywiście mormoni muszą czynić i czynić i czynić i jeszcze raz czynić dobrze. Uczy się ich, że to jest podstawa, żeby w ogóle cokolwiek osiągnęli. Bez tego nie ma takiej możliwości. Właśnie do tego między innymi odwołuje się prezydent Monson. W ogóle cały wiek patriarchalny w Biblii trwał od 2086 roku do 1871 roku przed naszą erą. On obejmował czasy Abrahama, Izaaka, Jakuba i 12 synów Izraela. Jedną z rzeczy związanych z tym okresem jest błogosławieństwo patriarchalne, które dawane było, które ojcowie dawali dzieciom. No, Kościół w Świętych Dniach Ostatnich twierdzi, że jest przywróconą wersją tego pierwotnego kościoła stanowionego przez Chrystusa. Również przywrócił praktykę udzielania błogosławieństw patriarchalnych swoim. Kurde, co to za mucha? Udzielania tych błogosławieństw patriarchalnych swoim członkom. No, ale czy tak naprawdę to przywrócenie jest faktyczne? No, rzućmy takim okiem na tą całą sytuację. Aby w ogóle na to pytanie odpowiedzieć, to musielibyśmy najpierw wiedzieć, kim jest tak naprawdę patriarcha, bo słowo patriarcha jest połączeniem, szczerze mówiąc, dwóch greckich słów. Pater, który oznacza ojciec, i jarchus, czyli oznacza początek lub jakieś pochodzenie. Tak więc patriarcha jest ojcem, który stoi na początku rodziny. Dokładnie tak jest właśnie w Nowym Testamencie i tak się też to odnosi do Abrahama, Izaaka, Jakuba, jego 12 synów, do początków pochodzenia narodu Izraela. Joseph Smith Jr., założyciel mormonizmu, ustanowił urząd patriarchy w swoim kościele wraz ze swoim ojcem, Josephem Smithem Seniorem. Tylko jeden w ogóle człowiek miał ten urząd w kościele w danym momencie. Jednak wraz z rozwojem kościoła powstał taki mniejszy urząd patriarchalny, który obejmował coraz więcej mężczyzn. No i obecnie w kościele mormońskim jest około 2000 patriarchów, po jednym na każdy palik, czyli na każdy region.
Jednym z głównych obowiązków regionalnego patriarchy jest udzielanie właśnie tych błogosławieństw patriarchalnych członkom Kościoła Świętych w Dniach Ostatnich. Jedyna różnica między dwoma urzędami patriarchy polega na tym, że ci patriarchowie regionalni są wybierani bez względu na ich rodowód, podczas gdy wyższy urząd patriarchy musi pochodzić z krwi Josepha Smitha seniora i juniora. Bo to ta sama linia. Pierwotny urząd patriarchy Kościoła sprawowało tylko 6 mężczyzn. Od czasów Josepha Smitha seniora żaden nie został obsadzony na ten urząd aż do 6 października 1979 roku. W Biblii takim patriarchalnym zwyczajem było to, aby ojciec udzielał tego błogosławieństwa swoim synom na krótko przed śmiercią. Tak możemy znaleźć kwestie, przede wszystkim dużo tego typu przypadków w Księdze Rodzajów. Błogosławieństwo patriarchalne w Kościele Świętych Dniach Ostatnich jest, szczerze mówiąc, bardzo różne, bo po pierwsze błogosławieństwo nie jest udzielane na łożu śmierci patriarchy. Również ci, którzy otrzymują błogosławieństwo, prawie nigdy w żaden sposób nie są w ogóle związani z patriarchą, więc błogosławieństwo patriarchalne w Kościele Świętych w Dniach Ostatnich ma, szczerze mówiąc, dwa takie główne cele, bo pierwszym z nich jest zapewnienie członkowi takiej zachęty do życia zgodnie z zasadami Ewangelii według Świętych w Dniach Ostatnich, no a natomiast drugim jest kwestia zdeklarowania tego rodowodu. To jest też bardzo łatwo można dostrzec te różnice między tym błogosławieństwem patriarchalnym z Biblii, a błogosławieństwem patriarchalnym w mormonizmie. To jedno z drugim, szczerze powiem, nie ma nic wspólnego. Całkowicie inne rzeczy. No i tutaj właśnie można sobie zadać to pytanie, czy jest to prawdziwe przywrócenie. No w żadnym sensie. Nowotestamentowy kościół złożony, który został założony przez Chrystusa, nigdy nie miał żadnych patriarchów. Te ze Starego Testamentu, czyli patriarchowie ze Starego Testamentu znacznie różnili się od tych, którzy w ogóle istnieją w dzisiejszym Kościele Świętych w Dniach Ostatnich. Błogosławieństwa też nie są takie same. Oprócz tego i pomimo nauk przywódców Świętych Dniach Ostatnich, że wszyscy Mormoni są prawdziwymi potomkami Izraela, faktem pozostaje, że ogromna większość z nich w ogóle nie jest i nie ma w ogóle w sobie nic wspólnego z korzeniami żydowskimi. To jest też tego typu sytuacja. No, jest to takie podszywanie się pod judaizm, tak naprawdę. W rzeczywistości to właśnie między innymi z powodu tej kontrowersji zreformowany kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dniach Ostatnich ze swoją siedzibą w Intebenz zniechęcił się do deklarowania w ogóle żydowskiego pochodzenia w swoich błogosławieństwach. W ogóle prawdopodobnie jak prawie wszystko inne, co Joseph Smith twierdził, że powróci na ziemię, to i patriarchowie, i błogosławieństwa patriarchalne w tym kościele naprawdę, szczerze mówiąc, nie mają wiele wspólnego z tym, co tak naprawdę było biblijne, ale to jest tylko moje zdanie. Biorę, po prostu jestem ciekaw waszych komentarzy, tak jak mówię, lajkujcie, subskrybujcie kanał. Ciekaw jestem waszych wywodów, waszych komentarzy. Też nawet jeżeli pojawią się komentarze mormonów, chętny jestem do dyskusji, bardzo chętnie podyskutuję z mormonami, nawet możemy sobie jakiegoś lajfika strzelić i sobie porozmawiać w tych kwestiach. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas.